Witam, 24 lipca. U nas, jak pewnie już wiecie, kilka dni po żniwach, a więc zaczynamy, można powiedzieć, walczyć o plony przyszłoroczne. Za mną, jeśli możecie zauważyć, jest już podczepiona talerzówka. Dzisiaj będziemy zaczynać uprawę po żniwach, tak jak wam mówiłem. Wapno, miałem nagrać coś tam, jak siejemy wapno, ale nie było czasu. Mamy już wapno posiane na jednej działce. To już o wapnie powiem więcej może na polu. Dla nowych widzów przedstawię sprzęt, jakim będziemy robić dzisiaj, w dzisiejszym filmie, no bo przybyło od tamtego roku, kiedy ostatnio pokazywałem tą maszynę paru nowych widzów. Ciągnik zapiąłem, zapięliśmy talerzówkę do 900, bo tutaj jeszcze 800 mam z przyczepą i może kolega mnie poprosić o małą pomoc przy żniwach. A talerzówka, jaka jest tutaj z nami, to jest Unia Ares XM o szerokości 5 metrów. Talerzówkę na pewno większość z was kojarzy z tamtego roku. Ona była na początku z wałem przednim nożowym. Powiem może też dla nowych widzów, jak ta maszyna się sprawuje i co w niej poszło nie tak też w tamtym roku i jak to tutaj nam będzie działać, wam pokażę. Otóż tak, po kolei, wał nożowy, delikatnie mówiąc, się nie sprawdził, więc został oddany. Tak jak widać, nie ma wału nożowego. Nie będziemy tutaj już się zagłębiać w temat, żeby tam nikogo nie urazić, i też zostałem zapewniony, że przy już nowych maszynach tego typu wał jest poprawiony. I tak, idąc dalej, jak to polska maszyna, trzeba podokręcać większość śrub, które tutaj są, czyli te śruby od talerzy, te śruby ograniczające rozkładanie całego boku się odkręcały. Ja je już po kilku dokręceniach w tamtym roku, z tego co pamiętam, założyłem na klej i już jest chyba w porządku. Z tego co tutaj widzę, raczej jest wszystko w porządku. Także idziemy dalej. Trzeba, wiadomo, wszystko posprawdzać, bo to stało. Jeszcze mam wszystko niepopodpinane tutaj. Wyjęliśmy ją spod dachu. Muszę jeszcze tutaj podokręcać parę rzeczy. Talerze sprawdzałem, oczywiście koła trzeba sprawdzać, bo jedno mi się popuściło w tamtym roku. Zaraz jak na początku jechałem w pole pierwszy raz, to je musiałem dokręcić. Całe mocowanie tylnego wału, jak to polska maszyna, tutaj musiałem podokręcać. Te wszystkie sześć śrub, jak i te. Co jeszcze było poluzowane? Jeszcze było poluzowane to. Jak widać, po tych śrubach trochę już obrobiło. Tutaj ja to też podokręcałem. Mam nadzieję, że będzie trzymać. Całe mocowanie główne tego wału musiałem dokręcić. Także nie ma owijania w bawełnę. Pokazujemy, jak jest. I dla nowych użytkowników takiej maszyny polskiej, myśmy sobie kupili i mamy. Tutaj też się obluzowały te śruby, wszystko podokręcałem jeszcze w tamtym roku, jeszcze to wtedy teraz sprawdzę za chwilę. No i oczywiście górne wały też trzeba było podokręcać. Nie wiem, jak oni to robią na tej fabryce, ale no co mogę powiedzieć. Zamontowaliśmy sobie APV-a, jak widzicie. Czekaliśmy chwilę na oryginalny podest mocujący APV-a do siewnik poplonów do talerzówki. Troszkę się nie doczekaliśmy. W sumie przyjechał, ale nie pasował. Też później zostałem zapewniony, że to poprawili i na oryginalne mocowanie to pasowało. Nam się nie chciało, nie mieliśmy już czasu czekać, aby to przyjechało, więc wyspawaliśmy coś takiego samemu i siewnik od tamtego roku się trzyma elegancko. Nic się z nim nie dzieje, także ja biorę się do roboty. Dokręcam ponownie, sprawdzam mocowania, żeby nie pogubić tylnych wałów, ani kół, ani nic, talerzy, czy tam czegokolwiek innego. I będziemy wyjeżdżać powoli na pole. Jeszcze sobie do 900 zapnę na przód obciążnik o masie
jednej tony, żeby troszkę tu przód miał jakiś lepszy uciąg. Myślałem o obciążniku w koła, ale może zobaczymy, jak to będzie szło w tym roku. Jest dosyć twardo, ale no powiedzmy, że jeśli tam nie będzie szło, to nie, no myślę, że spokojnie pójdzie, no bez przesady, to jest jednak maszyna tylko 5-metrowa, to nie jest jakieś tam 8 metrów. Także ja to wszystko podpinam, talerzówka jest posmarowana. Już kończymy dokręcać. I żeby wam to zademonstrować, to w tamtym roku je dokręcałem. To akurat nie wszystkie, ale większość trzeba dociągnąć. O, teraz jak chcę coś nagrać, to są dokręcone. Tak, wiem, że się dokręca nakrętką, ale tu mi wygodniej. Może się nie popuszczają, tylko farba się wyciera i czekaj, i się luzuje. Czekaj, bo nie wyciągniesz. Powinno być w porządku. I tak, dzisiaj jeszcze dokręciłem te zaczep tu i z tamtej strony. Ta śruba też na stworzeniu była popuszczona. Te były popuszczone ponownie, wszystkie na każdym wale podwójnym, takich 8, takich 12. A i te wszystkie były popuszczone jeszcze. Każde mocowanie, łożyskowanie na wału jednego było wszystko popuszczone. Na jednym wale 8 śrub. A co on tak strzela? Coś mi się tu... To łożysko jak było rozwalone. Przytrzymaj sobie tą rękę. Jak tak, taki dziwny jest. Nic, damy jeszcze tutaj smaru chyba. Może wytrzyma jeszcze kilka hektarów. Jak nie, to zgubię ten wał dzisiaj. A ta talerzówka w tamtym roku zrobiła niecałe 100 hektarów. Ta bajka. A te dwie? Cicho. Nic, będzie trzeba się zgłosić do producenta i zobaczymy, co będzie. Tu ewidentnie jest stuka tutaj jakby. Przytrzymaj sobie tu rękę, zobaczysz. Ja pokręcę. Czuć takie stuki. Takie chorobotanie. Tu jest bajka, tutaj nie. Nic, wezmę tawotnicę. Damy smaru. I zobaczymy, pojedziemy, co to będzie robiło. Wszystko ogólnie smarowałem w tamtym roku też już. I słuchajcie, działamy. Jak widać, talerzówka szczęśliwie dojechała do pola, nie rozkręciła się po drodze. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Okazało się, że jeszcze jest na gwarancji, więc zostało zgłoszone to, że nie działają od początku hamulce, że tamto łożysko z tyłu na wale dziwnie się zachowuje. No i jeszcze znalazłem, że jeden siłownik przecieka na uszczelnieniu tłoka
na tym tylnym wale siłownik od ustalania głębokości pracy. Także to by było na tyle z awarii i takich usterek, powiedzmy, tej maszyny. Mam ustawione nie za głęboko, tak do 5 cm, myślę, że może do 8, może myślę, że to wystarczy, żeby pomieszać wapno i słomę z tym wapnem. A co do wapna, to jest to siarczan wapnia, bo tutaj chodzi o to, aby dostarczyć siarkę przed siewem rzepaku, no bo rzepak lubi siarkę, więc jest to najtańszy sposób, aby ją tutaj mu dostarczyć. Też nie chodzi o podniesienie pH, bo pH jest tutaj w granicach 6-8, a na tej działce, gdzie, znaczy to jest ta sama działka, ale obok tutaj, gdzie mamy kukurydzę, jest pH 7, więc nie chodzi nam o to, żeby podnosić pH, tylko chodzi nam o to, żeby jak najtaniej dostarczyć siarkę i to jest chyba jeszcze wapń. I żeby nie zakwaszać tą siarką, tak? Dobra. Tego wapna tutaj wysypaliśmy około 1,5 tony na hektar. Działka ma 20 hektarów, tam z groszami chyba, dokładnie nie pamiętam. Sobie musiałem ją objechać dookoła, bo nie miałem jej wpisanej w nawigację, jeszcze nie wiedzieć czemu, i tak ona wygląda. Zobaczcie. Także mam już zrobione 6-7 przejazdów chyba. Idzie fajnie. Na ciągnik nam tutaj pokazuje 1400 obrotów na silniku, 13 na godzinę. Więc jakoś tam mega się nie śpieszę, aby zdążyć przed burzą, którą zapowiadają na popołudniu, na wieczór. Mamy godzinę 15. Także myślę, że jeszcze 2-3 godziny i obrobimy tą działkę. Może nie do końca, ale myślę, że będzie już blisko końca. I zawracamy. Jak widać, jeszcze może w sumie wyjdę, teraz wam pokażę, jak wygląda wapno na działce rozrzucone. I albo kawałek sobie ruszymy, aby ta leżówka się zagłębiła. Jeżdżę 13 na godzinę, nie wiem czy mówiłem, chyba mówiłem. Także sobie wysiądziemy. Dobra. Może zdejmę kamerę z głowy, żebyście lepiej wszystko widzieli. Akurat zatrzymaliśmy się na takiej ziemi. Jak mówiłem, to pole to jest trochę mozaikowate. Ewentualnie zatrzymamy się jeszcze później tam, gdzie jest bardziej piasek. I tak, nie jest za mokro i dobrze. Nie powinno być mokro podczas talerzowania. Robi to tak. Myślę, że fajnie, bo jest troszkę wilgoci, o, nawet widać wapno. Jest troszkę wilgoci w ziemi jeszcze, całkiem nie wyschło. Jednak ten deszcz ostatni dał nam tutaj trochę wilgoci, to dobrze. Tak wygląda rozsiane wapno na działce. Myślę, że widać. Dzisiaj zakończyliśmy sianie wapna, a tak ta leżówka tutaj pracuje. O, pierwszy rząd. Troszkę nie za głęboko, aby te samosiewy poschodziły. Wam nam fajnie dogniata. Także żeby nie było, że tylko narzekam na tą talerzówkę, na takiej ziemi jak tu jest fajnie nawet robi. Łużysko jeszcze jest z nami, więc jest ok. Widać, że już się obkurzyła białym kurzem z wapna. Także niby niedużo, ale coś tam tego wapna poszło. Idziemy dalej, bo żeby zdążyć przed burzą. Nie? Nie chcesz jechać? Jeszcze sobie wykasowałem licznik od spalania.
jak tu przyjechałem i pokazuje nam w tym momencie, że już zużyliśmy 19 litrów paliwa. Także ja działam. Co nieco wam tutaj myślę opowiedziałem. Trochę nuda. No ale jakoś to idzie. Jeszcze może w sumie mogę wam powiedzieć. Otóż dlatego, że jest to lżejsza ziemia na tej działce, jest taki plan, aby zaoszczędzić tutaj jak najwięcej wody i posiać ten rzepak bezrolkowo. Jest taki plan, żeby po tej talerzówce, jak już poschodzą samosiewy, przed siewem rzepaku zrobić to kultywatorem. O, mogę tutaj się wam jeszcze zatrzymać na szybkości i pokazać wam, jak wygląda, o co mi chodzi z tą mozaiką na tym polu. Jesteśmy już w innej części pola. Zobaczcie, co się dzieje. O, jak było tam, a jak jest tutaj. Także trzeba pilnować podczas siewu, dobrze ustawić siewnik, aby na piachu nie poszły nasiona za głęboko, bo wtedy będzie kłopot. Idziemy. Także dajcie znać, co myślicie. W tamtym roku sprawdziło nam się sianie pszenicy bezorkowo po rzepakach. W tym roku to kosiliśmy i fajnie to wyszło. A tutaj jest taki plan. Było sporo słomy. Może da się ją jakoś tutaj przemieszać kultywatorem. I jest taki plan, aby posiać tutaj rzepak bezorkowo. Bo jeśli byśmy to zorali, no to wyciągniemy no grudę przede wszystkim. Chociaż w sumie jakby to szybko tak robić, to by to tak bardzo nie wyschło. Trzeba po prostu zorać i od razu siać. Ale też wszystko może się zmienić, może przyjść dużo wody, dużo deszczu i będzie mokro, ale tutaj nie ma co teraz mówić, bo no bo po prostu nie wiadomo, co będzie, tak? Także możecie pisać, co myślicie o tym temacie, a ja działam dalej. Słuchajcie, chwilę nieuwagi i znów sukces. Tak dobrze szło, że aż za bardzo nic nie nagrałem. Właśnie zakończam przedostatnią poprzeczkę, bo jeszcze mam tam z przodu do zakończenia jedną poprzeczkę i jakoś pogoda nam wytrzymała, nie zaczęło padać, bo przed, ja wiem, jakieś 2 godziny temu zaczęło tak mocno wiać, że aż przyspieszyłem, aby zdążyć, i ogólnie większość czasu jeździłem 14 na godzinę z talerzówką. Prawdopodobnie wszystko jest w porządku, z tego co mi się wydaje na pierwszy rzut oka. Działka jest zakończona, można powiedzieć. Jeszcze mogę pojechać na taką jedną działeczkę, przejechać się tam i z powrotem, gdzie była pszenica Kilimandżaro, bo tam mi robią sobie z pola drogę, więc muszę to przetalerzować. Może wtedy nie będą mi wjeżdżać na pole, ale to może wam jeszcze pokażę, żeby odcinek nie był za krótki. A jak wygląda spalanie? Na ten moment komputer pokazuje 114 litrów spalone na działce 20 hektarów. Więc jeśli to by się miało zgadzać, to nie byłoby źle, ale trzeba by mu dodać, ja bym takie dawał 120, może 130 litrów. Więcej chyba nie, no bo też jakoś jakiegoś takiego wielkiego obciążenia nie było. Ogólnie średnią mi pokazuje na hektar tutaj 4-3 litry, także nie za dużo. Więc tak, zakończamy to. Jeszcze może się zatrzymam, zobaczę, jak ta kukurydza wygląda. Od tego czasu tutaj byłem, to już chwilę minęło. A po tej talerzówce, no jakoś to nie wygląda szałowo. Nic innego nie wymyślimy nią, bo już gumy się nam poddają na talerzach. Nie wiem, kiedyś mieliśmy tą talerzówkę od nich, ale tą mniejszą, dawno temu już.
to te gumy były dużo twardsze od mocowań talerzy, były nie uginały się tak mocno. Wszystko teraz robią takie na sztukę. No ale cóż, myśleliśmy, że będzie jakościowo podobna do tamtej, co ją mieliśmy kiedyś. Niestety chyba nie będzie tak. Tamta się nie rozkręcała. Ta się troszkę rozkręca, ale myślę, że jak się farba powyciera tam, gdzie ma, no to już będzie się to nam trzymać, tak? Także dajmy jej jeszcze szansę. Ponieważ była kupiona na wniosek, to i tak nie mogę nic z nią zrobić. 5 lat musi być. Więc trzeba będzie używać tego. Dobrze, jeszcze mi została poprzeczka tutaj. Zobaczę, jak ta kukurydza sobie wygląda, bo jak już to potalerzuje, no to tutaj już jakiś czas do siewu rzepaku przyjeżdżać nie będziemy. No, myślę, że jeszcze tam i z powrotem i będzie git. Zobaczy, jeszcze nawet troszkę wieje, ale już nie aż tak jak przedtem. Powiem wam, że gdyby nie te 30 litrów wody, które spadło ostatnio, to ta talerzówka nic by tutaj nie zdziałała. Na szczęście ten deszcz troszkę uratował sytuację. I tak. Ale i tak, jak można zauważyć, w ogóle się nie klei ziemia do wału teownikowego. Wał jest, można powiedzieć, w połowie suchy. Ale to dobrze, bo lepiej właśnie talerzować, jak jest sucho. Tylko że znowu, jak jest tak, by było bardziej jeszcze sucho, to ta talerzówka nic tutaj nam nie zdziała. A jeśli by były pytania, dlaczego nie wzięliśmy do takiego ciągnika większej, no to dlatego, że właśnie talerzówka była brana na wniosek i prawdopodobnie z uwagi na to, że mamy trochę za mało pola, to nie daliby nam szerszej i taka już jest. A kupować taką maszynę za prawie 200 tysięcy samemu, no to trochę się mija z celem, tak? Dobra, koniec. Składamy. Tak to wygląda. Właśnie wyszedłem z ciągnika wyprostować nogi, bo odkąd ostatnio do was mówiłem, to nie wstawałem z fotela. Moje kolano. Dobra. Wszystko chyba jest na miejscu, bo zobaczcie, jak jest sucho. Ale wieje. Kurz. Jest sucho. Trzeba trochę tego kurzu pozwalać z wapnem. No. Pył. Dobra. Ogólnie na uwrociach staram się jeździć na kołach, podnosić ją. Bo jak wiadomo, żeby ten wał nie dostawał mocno, chociaż i tak, jak można samemu zauważyć, jak to łożysko grzać się i grzeje, smal wyszedł uszczelnieniem. No teraz jakby nic się nie dzieje, może się rozchodziło. Nic, jak przyślą nowe, to będzie. Zobaczymy. Idę zobaczyć, jak wygląda tutaj kukurydza. Hop.
Co myślicie? Będzie już, żeby urywać do jedzenia, do gotowania? Przyznać się, kto rwie i gotuje w domu? Jeszcze chyba nie. Jeszcze chyba trzeba jej dać jakiś tydzień. Chociaż to mleczko już jest, robi się żółte, bo tu jeszcze na górze jest białe. Szału tutaj nie będzie z plonem, bo bardzo długi czas była susza, więc tak, no nic nie poradzimy, oby jeszcze ją podlało, bo jak jej nie podleje, to całkiem nic nie będzie. Także widzimy się jeszcze na jednej chyba działce, a tu by było tyle. Jestem już na tym polu, gdzie chciałem, gdzie chcę przejechać tam przy drodze, tam i z powrotem, ale jeszcze chciałem wam coś pokazać. Niech to się już rozkłada i sobie wysiądziemy. Okej. Zobaczcie, jak tutaj jest sucho. Tutaj jest tak sucho, że jeszcze chyba nigdy tutaj nie było tak sucho. Zobaczcie, co się dzieje. Tu jest moja noga. Jakby tak biegł ktoś, to by kostkę złamał. Jest tak sucho. Niby spadło niedawno te 30 litrów, ale... I to jest jeden z kawałek z najcięższą naszą ziemią, jaką mamy u nas. To nie tylko na ścieżkach jest popękane, zobaczcie. Ciekawie, ciekawie. Dobra, rozłożyła się. Wątpię, żeby ta talerzówka cokolwiek tutaj działała, bo jest beton. Na dodatek popękany. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Tutaj jeszcze będziemy chciać wapno, dlatego nie robię jeszcze całego, ale miało dzisiaj przyjechać i z tego, co widzę, nie przyjechało to wapno, także nici, na razie tutaj jest ciepło, ale mamy jeszcze co robić, także na spokojnie. Bardzo. Talerze dostają. Dobra. Przejedziemy się tam i z powrotem. No i tak jak mówiłem, ta talerzówka na tej działce, no nic nie zdziała, nic kompletnie. Ale zaraz jeszcze przejedźmy się. Tu jest troszkę kamieni. Bo tutaj taki wjazd był z kamienia, dlatego dalej już nie ma. Mamy sobie głębiej na przodzie. O, już się zaczęła rozkładać. Składać. Dobra. Dajmy mu 14 na godzinę. Hop, hop. Nie skacze. Skakać nie skacze. No nic, może zobaczył, że tutaj było robione, żeby nie jeździć mi po polu. Przejadę tam i z powrotem, ale tutaj na tej działce talerzówką roboty nie będzie. No bo po pierwsze nic ona nie robi, a po drugie szkoda talerzówki. I co tu jeszcze mogę powiedzieć? Albo głębosz, albo cross. Tak, też Unia Cross. A jeszcze chciałem dodać, że chcieliśmy wspierać polską firmę, ale patrząc na to, co robią, no niestety, ale maszyny z Unii już na pewno nie kupimy. Nigdy. Także taka to jest moja opinia.
Można się z nią zgadzać lub nie. Chociaż na, jak, jeśli byśmy mieli lekkie ziemie, takie jak przed chwilą byliśmy, na takiej jednej ziemi lżejszej, no to tak, ale my mamy taki jeden kawałek, jak widzieliście, więc no nie nadaje się to. Nie nadaje się to na ciężkie ziemie. A piaseczek takie o lżejsze to śmiało można. Ale tutaj nie ma szans. Także zakładam chyba obciążniki w koła, bo będzie tutaj suchutko. Jeśli posiejemy wapno, no to pójdzie chyba głębosz. Głębosz fajnie to wymiesza i będziemy w domu, słuchajcie. Sucho. Jeszcze ta ziemia z tamtej działki mi się poodklejała, co była reszta. Coś tam środkiem zarobiła, ale to co toś, to się nie liczy. To się nie liczy. Miała być taka fajna talerzówka wszędzie. Specjalnie wzięliśmy do niej wał teownikowy, nie ceownikowy, bo myśleliśmy, że wał teownikowy będzie fajniej kruszył grudę, ale trzeba tą grudę czymś najpierw wydobyć z tej ziemi, żeby ona była. Także tyle mogę powiedzieć. Chociaż też może coś tam działa ona, ale jest dużo słomy. No i co? No i to tak to wygląda. No. Tak to tutaj wygląda. Także ja to składam. I chyba jadę na dzisiaj do domu. Mamy godzinę 19. Dzisiaj co tam jeszcze można zrobić? Nie wiem, czy będę to odpinał, czy nie. Może zapnę sobie głębosza. Kto wie. Chyba, że rzepaczyska jeszcze się zarobi talerzówką. I tyle w sumie, no co. Także słuchajcie, w tym filmie byłoby na tyle. Standardowo, jak się podobało, zostawcie łapkę i suba. I do następnego, cześć.